że Ty jesteś dobry, Twoja łaska, Twoja dobroć, Twoja miłość trwa na wieki, Panie. Panie, w tym momencie liczysz się tylko Ty. Nasze myśli, nasze serca są skierowane ku Tobie. Na Tobie się skupiają, Ojcze. Panie, zabierz teraz wszystko, co może nas oddalać od Ciebie, Panie, bo chcemy ten czas poświęcić Tobie. Chcemy, żeby to był czas modlitwy, czas zbliżenia do Ciebie. Panie, czas, kiedy będziemy wyznawać, jak jesteś wspaniałym Bogiem, jak jesteś dobry dla nas. Panie, każdy z nas, jestem pewna, doświadczył Twojej dobroci w swoim życiu. Doświadczył tego, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty jesteś Bogiem, który chce mieć z nami relacje, który chce się objawiać w naszym życiu. Jest to wspaniałe i dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Panie, i chcę Tobie śpiewać właśnie za to, że Ty jesteś niezmierzony i nieskończony w swojej dobroci. I my, którzy tak często źle pojmujemy, czym jest miłość, czym jest dobroć, możemy się tego uczyć od Ciebie, Panie. Bo my, którzy, tak jak następna pieśń mówi, my, którzy wszystko liczymy, my, którzy kalkulujemy, Ciebie mamy za darmo. Chociaż na to nie zasługujemy, Ciebie mamy za darmo. Oczekujesz tylko miłości, oczekujesz zaufania, Panie. Jest to przecież tak niewiele. Dziękuję Ci, Ojcze, za to dziękuję. I teraz chcę całe moje serce, całe moje życie, Panie, oddawać Tobie. Thank you.
pragnieniem każdego z nas jest to, żeby w nas samych było więcej Ciebie. Żeby te słowa, które śpiewamy teraz, nie były bez znaczenia. Żeby naprawdę oddawały stan naszego serca. Że Ty, kiedy przyszedłeś do nas, pokazałeś nam, czym jest prawdziwe życie. Że obraz tego świata nie jest w stanie. Nas zaślepić, nie jest w stanie nam zabrać tego, co dajesz Ty i co Ty pokazujesz. I modlimy się każdego dnia, Panie, żeby ta Twoja miłość się w nas objawiała. I że patrząc na Twoją miłość, patrząc na Ciebie, widzę swoje odbicie. I wiem, i rozumiem, nawet jak czasem tego nie czuję, to wiem, że Ty i ja to jedno. I to jest prawda, która zmienia życie. I tak pragnę każdego dnia poznawać naprawdę Twoją miłość. I kosztować jej coraz więcej i więcej. Bo chcę, żeby we mnie samej było więcej Ciebie. I żeby to się objawiało. Gdy przyszedłeś, pokazałeś, czym prawdziwe życie jest. W Twojej miłości, tak jak w lustrze, widzę, jak Ty widzisz mnie. Dałeś swoje serce, nie pragnę więcej. Niczego już od miłości Twej nie oddzieli mnie. Znać Twoją miłość, miłość, więcej Ciebie chcę, a mniej mnie. Chcę znać Twoje serce, serce, proszę, zmieniaj mnie tak, jak chcesz. Boże, modlę się, pomóż mi dostrzec Cię. Chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie poznać, Jezu, Jezu, więcej Ciebie chcę. Ciebie chcę, a mniej mnie. Pusty obraz tego świata chcę zasłonić Ciebie mi, ale dla mnie jest ważniejsze to, co mówisz o mnie Ty. Dałeś swoje serce, serce, proszę, zmieniaj mnie.
wszyscy wierzymy w to, że tam, gdzie my zgromadzamy się w Twoim imieniu, to tam jesteś pośród nas. Że jesteś żywym Bogiem i przemawiasz do każdego z nas. Chcemy się teraz modlić do Ciebie. Chcemy, żeby to był czas wyciszenia, skupienia na tym, co jest najważniejsze, na Tobie, na Chrystusie, który daje nam życie. Podnieś swój głos. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go za to wszystko, co dla Ciebie uczynił. Święta krew.
Przygotuj nasze serca na to teraz, czego będziemy słyszeć, Panie. Niech Twoje słowo nas zmienia. Niech Twoje słowo nas przekształca na Twój obraz, Panie. Wlewaj w nasze serca to, co mamy dzisiaj usłyszeć. Amen. A ja zapraszam wszystkich na prognozę pogody. Ewelina taką prognozę nam ostatnio też przepowiedziała. Smutku. Czasami bywa czas smutku. A dzisiaj będzie czas radości. I chciałem powiedzieć tutaj parę słów, bo Ewelina, kiedy wysyłała mi właśnie tą prognozę pogody o radości, mówi, że bardzo ciężko było nagrywać jej, to szczególnie dlatego, że właśnie w tym czasie dowiedziała się o śmierci swojego stryjka, bardzo bliskiej osoby, fantastycznego człowieka, Bożego człowieka, który odszedł. Więc przyjmij nasze kondolencje, Ewelina, i cała rodzina też Tołopiłów. Bardzo nam przykro z tego powodu. Natomiast pomimo tego posłuchajmy i poglądajmy tą prognozę pogody o radości dzisiaj. Zapraszam dzieci. Mam nadzieję, że trochę się pośmieją, ale może nie tylko. Ok? To co? Jesteśmy gotowi? Tak sobie siedzę i myślę, jakby tu rozpocząć dzisiejszy odcinek o radości. No tak za bardzo nie wiem i tak myślę, że może wy coś powiecie w tym czasie, a ja się zastanowię. Kiedy ludzie się cieszą? Kiedy dostają prezenty. Ludzie się cieszą, gdy mogą śpiewać dla Pana Boga, gdy dostają prezenty i gdy się spotykają. Nic im nie brakuje. Kiedy się spotykają i dostają prezent. Jak dostają prezent. Kiedy coś sparowego spotkają. Kiedy spotkają ich coś fajnego w życiu. Kiedy się śmiejesz. Kiedy mój brat mnie rozśmieszy. Podczas gilgotania i wygłupów. Kiedy ktoś mnie rozśmieszy. Jak tato mnie bardzo mocno na gilgocie. Jak ktoś mnie gilgocze. Gdy ktoś mnie rozśmieszy. Jak ktoś jest śmiesznego. Kiedy Asia się do mnie uśmiecha. Chodzę się na mnie nie bądź z nią. A ja tu nie chodzę. O, chodźcie się z tobą, bo to chodzę. A bardzo dobrze, o, wiesz, że to jest to, co. Kucha, chu, taka, taka, taka. O, co się pocha. Ja, Lula, synna mona, ajajajajaj, jak ja lubię tę robotę. Da, 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 da.
Pośmialiście się? Nawet wujek Ponurak się uśmiechnął trochę. To super. Śmianie się jest bardzo fajne. Radość, która przepełnia nas całkowicie, jest najfajniejszym ze wszystkich uczuć. Opowiadaliście o tym, że śmiejecie się, cieszycie się zazwyczaj wtedy, kiedy coś otrzymujecie. A jeśli otrzymujecie coś, co jest bardzo fajne, na co bardzo długo czekaliście, to już w ogóle radość jest wspaniała, zupełna. Cieszycie się, a myślę, że ci, którzy na was patrzą, cieszą się jeszcze bardziej. Bo cieszenie się razem jest jeszcze fajniejsze niż cieszenie się każdego z nas osobna. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć historię o pewnej osobie, o mężczyźnie, który długo, bardzo długo czekał na to, aby się cieszyć. Ten człowiek był niewidomy. Nic nie widział. Przez długi, długi, długi czas. Wyobraźcie sobie, jak to jest. Zakryjcie na chwilę oczy. I teraz wiecie, że jest wszędzie dookoła pięknie, a wy nic nie widzicie. Nie możecie się swobodnie poruszać. Nic nie jest takie, jak wtedy, kiedy znowu widzimy. Ten człowiek, Biblia mówi, że ten człowiek prawie 40 lat nic nie widział. Siedział i czekał. Pewnego dnia Pan Jezus wraz z tłumem ludzi przechodził obok. Tłum był ogromny, niewyobrażalny. Być może były to tysiące ludzi, które szły za Jezusem, żeby posłuchać Jego słów. Ten człowiek, Biblia mówi, że miał na imię Bartymeusz, usłyszał głosy i zaczął wołać. Wiedział, że jedyną szansą na uzyskanie najpiękniejszego prezentu i odzyskanie radości w jego życiu jest spotkanie z Panem Jezusem. Wołał go: Jezu, zlituj się nade mną. Ulituj się, Panie. Panie Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wyobraźcie sobie, że w całym tym tłumie Pan Jezus usłyszał jego głos. Widocznie bardzo chciał dać mu to, na co Bartymeusz czekał. Podszedł do niego i mówi: a co ty chcesz ode mnie? Czego ty ode mnie chcesz? Bartymeusz mówi: Panie, żebym znowu widział. Pan Jezus mówi: dobrze, proszę bardzo. A wiesz dlaczego? Wiara twoja cię uzdrowiła. Dlatego, że wierzyłaś, zobaczysz znowu piękny, kolorowy świat. I Bartymeusz otworzył swoje oczy i zobaczył piękno tego otaczającego go świata. Jak strasznie musiał się ucieszyć! Jak bardzo się cieszył, że znowu widzi. I wiecie co? Myślę, że ci ludzie, którzy byli wokół niego, też ogromnie się ucieszyli. Ogromnie się ucieszyli. Może zaczęli bić brawo! Może zaczęli skakać z radości. Tak, ten człowiek, który nie widział, znowu widzi. Cieszyli się wszyscy razem. Bartymeusz poszedł za Jezusem i wielbił Boga za to, co dostał od Niego. Cieszył się tak bardzo i naśladował chrzest za Panem Jezusem. Tak mówi nam Biblia. Dzisiejsza lekcja mówi o tym, że radość jest czymś zupełnie wspaniałym. Radość to jest coś, co będzie wypełniać niebo. Kiedyś, kiedy wszyscy się tam spotkamy, będziemy wielbić Boga i cieszyć się, śpiewać Mu Alleluja, Hosanna.
dzisiaj, kiedy się cieszysz i inni razem z Tobą, pomyśl sobie, że dziękuję Ci, Panie Boże, za to, co mi dajesz. Każdego dnia jestem Ci bardzo wdzięczny za to. Uśmiechaj się jak najwięcej. Ciesz się tym, co Cię spotyka. Bo właśnie posłuchacie w następnym... Przybliżysz? Jest ktoś, kto na pewno będzie chciał okradać Cię z radości i sprawić, byś był daleko, a nie blisko Pana Boga. Diabeł będzie robił wszystko, by Cię kusić w swoim życiu. Zły nie odstąpi od Ciebie. I tak jak rozmawialiśmy nawet ostatnim razem, będzie żałował, że jakoś udało Ci się przejść na tą drugą stronę i znaleźć się blisko Boga albo być dzieckiem Jego. Natomiast to, co często... O czym często zapominamy, to to, że nie tak naprawdę diabeł nas gubi, ale coś innego. Dzisiaj porozmawiałem o tym. Okej, no to co? Pytanko do Was, tutaj, którzy jesteście zgromadzeni na sali, ale również tych, którzy tam gdzieś przed telewizorami, czy może przed komórkami nas oglądają. W tym tygodniu udało Ci się zgrzeszyć? Jak myślisz? No nie podnoście ręki, ja widzę, że niektórzy się wychylają, chcą tutaj uaktywnić swoją szczerość. Może ja? Mhm. Czy zgrzeszyłeś w tym tygodniu? Jak się z tym czułeś? Jak było? Fajnie? Fatalnie. Życie chrześcijanina to życie, które zaczyna być coraz bardziej świadome tego, że z grzechem nie jest fajnie właśnie, nie jest dobrze. Życie chrześcijanina powoduje to w nas, życie jest takie świadomości, że lepiej być daleko od zła niż bliżej. I lepiej być bliżej Boga niż dalej. Jeżeli tak jest w Twoim sercu, tak jest w Twoim życiu, to jesteś na dobrej drodze. Myślę, że do końca naszego życia, nawet jeżeli nie to, że niechcące, ale umyślnie nawet będziemy grzeszyć, Bóg będzie nas cały czas chciał prowadzić do siebie bliżej i bliżej, jeżeli Duch Święty jest w Twoim życiu. Ciekawy czwarty rozdział, jeżeli mógłbyś otworzyć, proszę otwórz Słowo Boże. Chciałbym, byśmy mogli przeczytać pierwszy fragment. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali. Czytam dalej. 18. Jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Czytam dalej. To się chyba nie chce mi przesuwać. Jeszcze raz przeczytamy. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, pisze Paweł, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. 19. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkich nieczystości i chciwości, ale wy nie tak nauczyliście Chrystusa. Dzisiaj chciałem powiedzieć o trzech bardzo istotnych sprawach. Pierwsza rzecz to jest świadomy posiadania grzesznej natury. Jako nowrócony człowiek, odrodzony, o tym też mówiliśmy niedawno, że staje się wszystko nowe. Czytaliśmy ten fragment z 2 Koryntian 5,17, gdzie jest napisane, Gabrysiu, jakbyś mogła, może pomóc mi jednak przesuwać, wiesz? Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. I w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, okej, wszystko stało się nowe, tylko czekać na to, kiedy Pan Bóg mnie zbawi. A tutaj zaczyna się proza życia. Dzień po dniu okazuje się, że jednak nie jest tak do końca to proste. Okazuje się, że w tym momencie odzywają się w nas stare żądze, stare przyjemności, pewne skłonności, gdzieś w myślach naszych rodzi się pokusa. Bardzo często jej ulegamy niestety i zaczyna się komplikować nasze życie, które z jednej strony powinno być tak cudowne i wspaniałe. Powstaje pewien dualizm. Wpadamy bardzo często w pewne kłopoty, trudności, smutek, żal, rozgoryczenie nawet. Panie Boże, ale miało być tak cudownie i wspaniale, a tutaj dochodzi do takich
sytuacji, których nie chciałbym, później się wstydzę. I myślę, że nie ma nic z tym złego. Kiedy przechodzimy właśnie ten taki dualizm, że za chwilę o tym będziemy mówić. Niebezpieczeństwo pojawia się wówczas, kiedy pojawia się hipokryzja. Kiedy próbujesz, pomimo wszystko, że coś nie tak, powiedzieć, ale nic się nie stało. Zgrzeszyłem, no ale zdarzało mi się popełniać gorsze rzeczy przecież. Albo inni wokół mnie robią jeszcze gorzej. Ale w końcu jestem dzieckiem Bożym. W końcu chodzę do kościoła. I zaczyna się takie jakby samo usprawiedliwienie. Tłumaczenie się. Jest to niebezpieczne. Chciałem ci pokazać, że na karcie Nowego Testamentu sam apostoł Paweł nawet miał z tym problem. W 7 rozdziale czytamy, napisał tak, w 7 rozdziale listu do Rzymian, pisał, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? W naszym ciele nadal mamy starą naturę. Ona po prostu w nas jest. I nawet nie chciałbym powiedzieć, że drzemie. Chciałbym dzisiaj ci przypomnieć, że ona jest bardzo aktywna. Nad wyraz aktywna. Dlatego Paweł mówi, nędzny człowiek. Paweł nie udawał. Wielokrotnie mówi, że zmaga się z tym i z tym i z tamtym. Nie tylko sprawami zewnętrznymi, które dotykają, ale też i tymi, co są u niego w środku. Diabeł nie gubi nas. Diabeł nie gubi nas. Tylko kusi. Natomiast nasza stara natura będzie nas gubić. Będzie nas ściągać w dół. Kiedy chcemy być bliżej Boga, ona będzie nas ciągnąć do tyłu. Będzie robiła wszystko. Ja widzę takie trzy fronty, na których działamy. Pierwszy to jest świat zewnętrzny, co do nas przychodzi, nasze myśli, które są na tym świecie, postępowanie, ideologia, różnego rodzaju filozofia tego świata, która będzie wszystko robiła, żeby ci powiedzieć, że zrób tak, jak my robimy, będzie dobrze wtedy. Druga rzecz to diabeł. To jest taki duchowy front. Musimy być świadomi tego, że on będzie robił wszystko, aby nas kusić, by nas w jakiś sposób wrzucić nam pewne myśli. I to w jakikolwiek sposób, niekoniecznie może szepcząc nam do ucha, ale właśnie poprzez nawet to, co mówi świat do nas, w taki sposób będzie nas chciał sprowadzić z tej drogi, którą idziemy z Chrystusem, oferując nam dużo lepsze sprawy. I trzeci, bardzo niebezpieczny i często lekceważony przez chrześcijan, to jest ta nasza stara natura. I to jest wewnętrzny front, ja nazywam. To jest ta walka, którą gdzieś w środku cały czas toczymy. Grzech będzie trzymał cię dłużej niż tego będziesz chciał. Oprócz tego grzech będzie kosztował cię więcej niż będziesz chciał zapłacić. Będzie cię dłużej trzymał niż tego będziesz chciał i grzech będziesz musiał zapłacić więcej niż myślałeś. Druga rzecz, którą czytamy, musisz wiedzieć, jak przeciwstawić się starej naturze. Skoro jesteś świadomy, i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze życie człowieka wierzącego, odrodzonego mówimy, świadomość tego, że jest ta stara natura. No dobrze, skoro wiem, że jest, to jak z nią walczyć? Mówię dokładnie, nie zaakceptować, ale mówię o walce. Akceptować nie ma czego. Ona po prostu jest. Ona będzie walczyć przeciwko temu, co Bóg czynił u nas. Będzie dążyła stara natura do tego, żebyś powrócił do starych śmieci. To jest dokładnie ta historia, o której czytamy o Izraelu, który za każdym razem w pewnym momencie o Egipcie mówił w superlatywach. Mówił, a tam było lepiej. A tam było lepiej. I tutaj chociaż Pan Bóg prowadził Izrael, dawał mu mannę i czynił cuda na ich oczach. Były trudne sytuacje oczywiście, kiedy nie widzieli wyraźnie Jego prowadzenia w taki sposób, że tak powiem, namacalny. Ale w pewnym momencie zaczęło, nie wiem, nudzić się im, zaczęło doskwierać im pewna może ubogość tego życia. Nie mam pojęcia. Zaczęli myśleć o Egipcie, o powrocie. Tam, gdzie byli niewolnikami. Tam, gdzie było naprawdę im ciężko. I to jest obraz też właśnie naszej walki, tego, że gdzieś toczymy to w sobie. I za każdym razem czytamy
też na kartach Starego Testamentu, że Izrael był doświadczany i wtedy wołali do Pana. I Bóg ich wybawiał. Dawał im słowo. I nie mogli trwać w grzechu. Czytamy w Galacjan 5, 17, 18, co się dzieje w naszym życiu. Posłuchaj tego. Uwaga. I to nie jest jakaś przenośnia. To naprawdę się dzieje. Jest napisane tak. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. To jest walka. Jedno przeciwstawia się drugiemu. Także czynicie to, czynicie nie to, co chcecie. Zdarzyło ci się tak w twoim życiu? Że jednak uczyniłeś to, czego nie chciałeś? Prosto, uległeś temu, co ciało ci mówiło. Stara natura, która przez cały czas ci mówiła. I dzięki Bogu, i to też fajnie Paweł pisze, bo ten fragment, który czytaliśmy niedawno, 7 rozdziału, za chwilę mamy 8 rozdział Rzymian, gdzie jest na samym początku dzięki Chrystusowi, dzięki ci, Panie Boże, że jestem wybawiony właśnie z tego tańca śmierci, z tego ciągnięcia w dół. Czytamy dalej. Jeśli jednak duch was prowadzi, pisze Paweł, nie jesteście pod prawem. Więc tutaj jest jedynym rozwiązaniem, moi drodzy kochani, jest po prostu poddawanie się Duchowi Świętemu. Trwanie w relacji po prostu z Panem Bogiem. Kiedy są sytuacje tego typu i to, co też czynicie, myślę, co też doświadczyłeś w swoim życiu, że w tym momencie, kiedy zaczynasz później sam zmagać się z tym swoim ciałem, ono bezlitośnie nadal ciągnie cię w dół. Ale kiedy tylko zaczynasz wyrywać się w stronę Pana Boga, mówić, Panie Boże, Ty ratuj mnie, chcę nadal być w Twojej łasce. Bóg zaczyna zmieniać Twoje życie z powrotem. Jest to konflikt między ciałem i duchem. Pewien misjonarz, który powrócił do jednego z plemion w Afryce, zapytał, no jak ci idzie, mój bracie? I wódz szczepu powiedział tak, czuję się, jakby we mnie były dwa psy, jeden biały, drugi czarny, i prowadzą ustawiczną walkę. Pisząc to od razu pojawiła mi się taka myśl o wspaniałym utworze, który napisał swego czasu Lica z Lux Torpedy. Fragment posłuchamy, bo zapraszam do posłuchania całej piosenki, ale chociaż fragment byśmy mogli posłuchać tego. Zwycięża ten, którego pragnie. Zapytani były, miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami dogarniałem tego, którego nie chciałem. Odpłynę po to, zapomnił we mnie swoje. Okej, okay. Którego karmisz? Karmisz pornografię, która kiedyś była w twoim życiu? Obecna? Jakikolwiek nauk, który był, alkohol, fajki, nie wiem, cokolwiek. Może coś, bo my tak czasami zawężamy do tego alkoholu, narkotyków, ale może jest inne uzależnienie, które w twoim życiu było. Denerwowałeś się przez cały czas, tak? Miałeś skłonności do, nie wiem, chciwości może, do tego, żeby być człowiekiem bardzo uporczywym, złym, czyli do gniewu, którym trwałeś. Nie wymienię teraz wszystkiego, ale jestem przekonany, że każdy z nas w tej swojej starej naturze jest coś, co cię ciągnie w dół. I teraz pytanie właśnie, co karmisz? Co karmisz? Którego wilka karmisz? Który wygrywa w twoim życiu? Dlatego trzecie. Chodź w nowym, porzuć stare. Nie wystarczy odrzucić, trzeba założyć nowe oczywiście, ale w pewnym momencie w swoim życiu musisz dać sobie świadomość, że może trzeba by było zmienić strój. W tym stroju zazwyczaj idę spać. Więc dobrze by było odrzucić strój, który jest jakby w tym momencie no, nie wypada, nie? Albo nie przystoi, albo nie jest na czasie. I również w twoim życiu może dobrze było, żebyś odrzucił w pewnym momencie coś, co nie przystoi, co nie jest godne. Godne bycia dzieckiem Bożym. Tak samo tutaj.
Nie wystarczy się przekonać, że źle robisz, ale właśnie zacząć czynić coś, co właściwe jest. I posłuchaj tego, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostaliście, gdyż prawda jest w Jezusie, czytamy, zwleczcie, Paweł pisze, zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwość i świętość prawdy. Zwlecz siebie starego człowieka. Nie pozwól, by on z powrotem był nałożony na ciebie. Będzie tendencja taka w twoim życiu, by wracał. Ale Paweł mówi, cudowne jest to, że w Nowym Testamencie właśnie mamy wskazówki. Nie jest tylko, no to módl się więcej. Albo zrób to lub tamto, takie pobieżne. Nie, on dokładnie mówi o tym, aby zacząć dbać o to, co jest w twoim myśle. Nawet nie sercu, zobacz. Nie mowa jest tyle sercu, ile właśnie w tym momencie o umyśle. Nie o emocjach, ale to, co jest w twojej głowie. Aby zastąpić. Odnów się w duchu umysłu swojego. Twoja myśl stanie się czynem, twój czyn przerodzi się w zwyczaj. Zwyczaj będzie stylem życia, styl życia będzie twoim przeznaczeniem. Mózg jest bardzo ciekawym organem. Czasami zapominamy o tym, że właśnie od niego jest ten początek. Biblia dużo mówi o sercu, ale przede wszystkim mówi o woli człowieka i mówi właśnie o umyśle. Aby go poddać Chrystusowi, aby on zmieniał twoje myślenie. Jest na tyle ciekawym, że zobacz, jeżeli w tej chwili powiem do ciebie jabłko, myślisz o jabłku. Jeżeli powiem o buldogu, buldog, obraz buldoga. Umysł nie może w tym samym czasie uczynić jabłka i buldoga w tym samym czasie. Nie może powstać ten sam obraz. Owszem, może być buldog z jabłkiem w gębie, tak? W paszczy. Mamy to? Ale nie może zarazem dać jabłka i buldoga w tym samym czasie. Tak działa umysł. I to jest pytanie, co jest w twojej głowie? Na co pozwalasz? Co pozwalasz, by wiło gniazdo w twojej głowie? Gdzie twoje myśli podążają? Co człowiek myśli, tak później też czyni. Staje się to stylem życia. Jeżeli pozwolisz, by ta stara natura z powrotem wracała, będziesz karmił te rzeczy, będziesz karmił te myśli, one będą pozostawać w twojej głowie, w twoim sercu, później w twoim życiu. Nie pozwól na to. I do tego Paweł mówi. Mówi w takim ostrzeżeniu. Bo później może się okazać, że nasze życie właśnie jest ograbione z tej radości. Jest ograbione z obfitości, którą właśnie mamy w Chrystusie. Więc posłuchaj, z jednej strony bycie autentycznym to nie przykrywanie, nie robienie z siebie osoby bardzo bogobojnej, kiedy i świętej takiej, byśmy dzisiaj powiedzieli, która nie przeżywa nic złego. To nie jest tak. Każdego z nas dotyka grzech. Każdy z nas prowadzi tą walkę, o której dzisiaj mówię. I dobrze, żeby, tak jak ostatnio mówimy, troszeczkę odpudrować nasze chrześcijaństwo. Możesz to zakryć czasami przed ludźmi w kościele. Nawet czasami udaje ci się to przed ludźmi w pracy. Ale twoje dzieci, twoja rodzina będzie widziała, że nie jest do końca tak, jak mówisz, albo jakbyś chciał. Im więcej będzie autentyczności w twoim chrześcijaństwie, tym będzie łatwiej ci to życie chrześcijanina prowadzić. Przyznać się do swoich problemów, do błędów, przyznać się do grzechu i szukać pomocy. Panie Boże, sam nie dam rady, potrzebuję twojej pomocy. I trwać właśnie w Nim. Tak jak kiedyś zacząłeś może trwać w łasce, zobaczy, że nadal łaska jest Jego mocna i piękna.
Tu śpiewamy, słuchajcie, o tym. I to nie tylko w śpiewie powinno się być widoczne, ale właśnie w naszym życiu. Kiedy mówimy o tym, że Jego łaska za łaską, czy żyjesz dzisiaj właśnie w łasce Bożej? Czy tak jak tydzień mówiliśmy, ten dar, który Bóg ci dał, on może być urzeczywistniony. Jeżeli będzie autentyczność, Bóg zacznie zmieniać po kolei każdą dziedzinę twojego życia. I zobaczysz, że tak łatwiej żyć. Przestaniesz oszukiwać samego siebie, oszukiwać ludzi, oszukiwać Pana Boga też, który chce zmieniać dalej twoje życie. Rzymian 6,6 czytamy takie słowa: to wiedzmy, że już nigdy nie wolno nam służyć grzechowi, ponieważ nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany. Pozwólmy go ukrzyżować. On jest, ale niech nie będzie aktywny tak bardzo w naszym życiu. Nie wspierajmy go. Nie przykrywajmy religijnością. Ale otwórzmy się przed Bogiem i powiedzmy: Panie Boże, z tym mam problem. Tu proszę mi pomóż. A może czasami trzeba porozmawiać z przyjacielem, kimś, kto jest obok ciebie, by ci pomógł. Nie potrafisz stworzyć tej świętości i nie potrafisz stworzyć tej sprawiedliwości. Sprawiedliwość i świętość, o czym czytaliśmy też w tym 4 rozdziale wcześniej, ona pochodzi od Niego. Jeżeli autentycznie chcesz mieć tą świętość i tą sprawiedliwość, którą On ma, to po prostu chodźmy w Chrystusie, bądźmy w Nim. Na koniec, taka ciekawa ilustracja, którą kiedyś czytałem w książce i chyba ona przypomina też to nasz temat. Pewien orzeł latał nad zamarzniętą rzeką, która na jednym końcu miała wodospad. Kry pływały na tym jeziorze i na jednej z nich ustawiono pułapkę. Został w nią złapany zwierz. Orzeł wypatrzył zwierzę i sfrunął, aby je zjeść. Trwało to jakiś czas i rybacy stojący na brzegu próbowali odgonić orła, bojąc się, że nie widzi zbliżającego się spadku. Orzeł bacznie obserwował. Widać było, im bliżej, tym częściej zerkał w stronę przepaści. Jednak ptak, będąc pewnym siebie i oceniając odległość, nie przewidział jednego, że pióra jego przymarzną do kry, po której płynął zwierzę. I tak zginął. Kiedy myślisz czasami, że stoisz, dam radę, poradzę sobie z tym nawykiem, zwyczajem, może to dobry czas, aby prosić Boga o mądrość, o siły, by się przeciwstawić pokusie. Może to jest właśnie dobry czas, by Jemu po raz kolejny zawierzyć swoje życie. Jak długo chodzisz z ciężarem swojej win? Pamiętaj, że wina przerodzi się w wstyd i w żal, i w ból, i rozgoryczenie. Jak długo będziesz chodził? Święta krew Chrystusa obmywa nas. Obmyła cię może kilka lat temu, może kilkanaście, kilkadziesiąt. I dzisiaj ma też moc, aby to uczynić. Abyś przyszedł do Niego i znowu prosił: Panie Boże, potrzebuję Twojej interwencji, Twojego cudu, Twojej łaski, Twojego wsparcia, bo sam nie dam rady. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który nas woła i woła, abyśmy przychodzili do Ciebie. Panie, widzisz nasze zmaganie ze starą naturą, która w jakikolwiek sposób chce nas odwieść od czynienia Twojej woli, bycia Tobie posłusznym. Nie jest nam komfortowo z tym. Dziękujemy Ci za to, że właśnie nie mamy tego komfortu przez Ducha Świętego, który w nas jest, który przeciwstawia się starej naturze, przeciwstawia się ciału, abyśmy nie chodzili w grzechu. Dziękuję Ci za to, że mamy tą świadomość. Ale Panie, tak bardzo Ci proszę, by ta świadomość w nas wzrastała i byśmy chodzili w Duchu Twoim, abyśmy później nie musieli znowu upadać i wstydzić się i być winnymi. Chcemy chodzić w Twojej łasce, jak najczęściej mieć tą radość w Tobie. Byś Ty kontrolował nasze emocje i nasze myśli. By nasze myśli były w Chrystusie.
Chwała Ci za to, Boże, że możemy być bliżej Ciebie, kiedy jesteśmy bliżej. Wtedy jest dobrze. Amen. Bliżej Ciebie chcę. O Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża znów. Być
niedzieli wszystkim życzymy.